To już po raz 15 są organizowane takiego typu targi. Są one przeznaczone dla absolwentów gimnazjów. Przede wszystkim celem tych targów jest przekazanie rzetelnej informacji o ofercie kształcenia na kolejny rok szkolny. Daje to możliwość wyboru odpowiedniej szkoły, odpowiedniego kierunku, odpowiedniego zawodu absolwentom gimnazjum. W tym roku możemy zaproponować absolwentom gimnazjum bardzo szeroką i bogatą ofertę związaną z kształceniem uczniów, tak w liceum ogólnokształcącym, jak i na poziomie technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Bardzo ciekawą i dla absolwentów gimnazjum może być propozycja dodatkowych zajęć przy liceum ogólnokształcącym w Brzesku, a mianowicie od 1 września zafunkcjonowała już u nas szkoła medialno-dziennikarska, która posiada wspaniałą bazę, a mianowicie profesjonalne wyposażone studio telewizyjne, jak również opiekę merytoryczną Telewizji Polskiej. Mamy podpisane porozumienie z oddziałem Telewizji Polskiej Kraków i opiekę merytoryczną dziennikarzy z TVP Info z Warszawy. Dobrą propozycją są zawody, które są, w których kształci się na poziomie technikum. Mianowicie tutaj mogę zaproponować technika mechatronika, technika geodety przy zespole szkół numer 2. Te dwa zawody uzyskały technik mechatronik drugie miejsce w Polsce, technik geodeta trzecie miejsce w Polsce. I generalnie nasze technikum przy zespole szkół numer 2 uzyskało 44 miejsce w Polsce w ogólnopolskim rankingu perspektywy. Te spotkania mają na celu wyposażenie tych młodych ludzi w wiedzę dotyczącą kierunków i rodzajów szkół, jakie funkcjonują na terenie powiatu brzeskiego. Chcemy pomóc w bardzo ważnej decyzji. Decyzja o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej jest kluczową decyzją młodego człowieka, ponieważ determinuje potem kierunek studiów, sprawia to, czy on jest konkurencyjny na rynku pracy, czy ma dobry zawód i jaką pracę znajdzie. Niestety wiedza tych młodych ludzi kończących gimnazjum jest dosyć ograniczona. Najlepiej jest, kiedy oni mają okazję spotkać się właśnie wśród starszych kolegów i koleżanek, którzy już wybrali te szkoły i tam się uczą, zobaczyć w praktyce, jak wygląda, jakie są możliwości, jakie dodatkowe oprócz podstawowego kierunku możliwości daje ta szkoła, a te możliwości są ogromne. Młodzi ludzie z gimnazjum tego nie wiedzą i mają okazję spotkać się z kolegami, mają okazję wziąć udział w eksperymentach, spróbować poczuć się przez chwilę już uczniami szkoły średniej. Chcemy nie tylko zachęcić tych młodych ludzi, żeby wybrali nasze szkoły, ale przede wszystkim sprawić, żeby ich wybór był racjonalny, żeby kierowali się takimi racjonalnymi przesłankami. Nie jedyną przesłanką było to, że kolega czy koleżanka wybrali taką szkołę, tylko jaki będzie efekt uczenia się w tej szkole, jaki uzyskają zawód i jakie to im da szanse w dorosłym życiu. Można nie tylko wziąć do ręki taki tradycyjny papierowy katalog czy folder, ale również zobaczyć urządzenia, zobaczyć sprzęt, samemu wziąć udział w doświadczeniu czy eksperymencie. To zachęca również spotkanie z nauczycielami, którzy tam przecież są przy tych stoiskach, czy dyrektorami szkół. Daje młodzieży obraz klimatu, atmosfery tej szkoły. Myślę, że to bardzo ważna i bardzo potrzebna impreza i spotkania. Daje nam oczywiście również to, na czym nam zależy, daje nam uczniów do naszych szkół. Jestem Kamil Powroźnik, jestem uczniem klasy 4 Technikum Logistycznego. Oczywiście jak najbardziej polecam mój zawód, otwiera on mi nowe możliwości, dlatego że logistyka jest wszędzie, na lotniskach, w wojsku przede wszystkim, w magazynach, także w każdym obrębie działalności gospodarczej mamy możliwość zobaczenia logistyki, ogólnie każdy obszar zarządzania, dlatego jak najbardziej polecam ten kierunek, gdyż jest on bardzo przyszłościowy i naprawdę każdy znajdzie po nim pracę. Ja nazywam się Piotr Mucha i jestem uczniem klasy 3 gimnazjum. Moim zdaniem to jest bardzo ważne, żeby organizować takie targi, ponieważ uczniowie mogą przez takie coś już
bardziej się zorientować, co by chcieli wybrać jako szkołę średnią, do technikum, liceum lub coś takiego. Bardzo mi się to podoba, skorzystałem z wielu usług, no i już wiem, co bym chciał wybrać. Klaudia Górowska, jestem uczniem klasy 2 AT, czyli technik ekonomista. Chodzę do zespołu szkół ponadgimnazjalnych numer 1 w Brzesku. Ten profil technika ekonomisty zajmuje się głównie księgowością, rachunkowością, księgowością. Po tej szkole można być księgowym, prowadzić własną działalność gospodarczą. Przedmiotem rozszerzonym jest geografia. Inne przedmioty to takie jak ekonomika, pracownia ekonomiczna. Po technikum myślę, że łatwiej można znaleźć pracę, ponieważ ma się już ten tytuł technika i można szybciej można znaleźć pracę. Nazywam się Kacper Nowak. Jestem uczniem liceum ogólnokształcącego numer 1 w Brzesku. Uczęszczam do klasy medialnej. Dzięki temu profilowi mogę się kształcić w profesjonalnym studiu nagraniowym, gdzie uczą nas profesjonalni dziennikarze. Mam na imię Agnieszka Kuźnierz. Uczęszczam do szkoły w Brzesku tutaj, na Zielonkę, do 2. Jestem w technikum gastronomicznym, technik żywienia i usług gastronomicznych. Pomimo tego, że się uczymy właśnie tego przedmiotu, mamy także zajęcia praktyczne 2 razy w tygodniu, na których robimy dużo ciekawych rzeczy, dużo się uczymy właśnie. No i jest to bardzo ciekawy kierunek, rozwijamy swoją wyobraźnię. Nazywam się Kinga Daniel, uczęszczam do zespołu szkół numer 2 w Brzesku i jestem uczennicą klasy 2 GE, czyli technikum geodezyjnego. Mamy bardzo nowoczesny sprzęt geodezyjny, tak tutaj obok możemy zobaczyć tachimetr. Bardzo potrzebny zawód i opłacalny przede wszystkim, także bardzo wszystkich zachęcam do uczęszczania na ten kierunek. Nazywam się Cezary Skórnuk, jestem ze szkoły w Wysej Górze. Nasza szkoła oferuje bardzo dużo różnych profili, takie jak na przykład technikum hotelarskie, które jest już w naszej szkole najdłużej, technikum fryzjerskie i najnowszy kierunek jak technik turystyki wiejskiej albo technik ceramiki. A także jeszcze nasza szkoła posiada nowy kierunek, którym zapomniałem wspomnieć, jest to technik technologii odzieży. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich absolwentów gimnazjum do tego, aby wybrali nasze szkoły w roku szkolnym 2015 na 2016, gdyż zapewniamy bardzo wysoką jakość kształcenia w tych szkołach i mamy wiele do zaoferowania odnośnie dodatkowych kursów kwalifikacyjnych, kursów doskonalących, praktyk zagranicznych oraz bardzo ciekawych zajęć pozalekcyjnych.